Wyjątkową atrakcję dla miłośników jeździectwa po raz kolejny przygotował klub sportowy nad Wigrami. Przez dwa dni w podsejnyńskim Mikołajewie można podziwiać widowiskowe popisy dżokejów i piękne konie. Wszystko za sprawą 8 regionalnych zawodów w skokach przez przeszkody. W tegorocznych zmaganiach udział bierze prawie 100 jeźdźców z Polski i Litwy. Zawodnice walczą m.in. o Puchar Starosty Sejneńskiego i wójta gminy Krasnopol. O zawodach mówił w rozmowie z Radiem 5 Marek Orłoś, organizator imprezy i trener jeździectwa. Konkursy w skokach, wszystkie to właściwie nie można mówić o konkurencjach, są troszkę różne warianty. Pierwsze dwa konkursy są oceniane na punkty karne i trafienie w normę czasu. Jest norma czasu ustalona w stosunku do długości trasy i ten, kto najbliżej, bez punktów karnych, będzie najbliżej tego normy czasu, wygrywa. Natomiast pozostałe konkursy będą na punkty karne i na czas. Najkrótszy czas, czyli kto bez punktów karnych i najszybciej pokona parkour, ten będzie zwycięzcą. Mamy liczne nagrody, puchary, mamy wielu tutaj sponsorów i lokalnych, i również z Polski. Udało nam się pozyskać sponsorów, którzy będą osobiście niektórzy wręczać nagrody. Będą to statuetki, będą to puchary, będą to również różne upominki dla młodych adeptów, które będą im pomagały w pielęgnacji, zajmowaniu się swoimi końmi. Oprócz podziwiania profesjonalnych jeźdźców, na zebranych gości czekały też liczne atrakcje, konkursy, stoiska z regionalnymi potrawami oraz konne przejażdżki. Jak zapewniają uczestnicy konkursu, przygotowania do zawodów wymagają ogromu czasu, poświęceń i treningów, ale daje ogromną satysfakcję. Od 5 roku życia w siodle i jest jak jest, ale nigdy siodła się nie opuszcza. Jest to trudny i bardzo wymagający sport, ale naprawdę warty. Tak od dziecka nie planowałam, ale tak wydaje mi się, że koleżanki mi tak jakby zaszczepiły tą taką miłość do tych koni. Bardzo dużo codziennie, bo to jest mój koń i codziennie jestem w stajni tak naprawdę i trenuję ciężko do tych zawodów. Na pewno jak się zapracuję na to, co się robi, to będzie, to jest satysfakcjonujące na pewno. Ważne jest na pewno, żeby dogadać się z koniem. Najpierw rozgrzewka. Tam rozgrzewamy się kilka kółek stępa, kilka kółek kłusa. A potem zależy od wymagań, bo tak naprawdę jazda konna to jest niezliczona ilość elementów. I każdy trzeba dotrenować do perfekcji. Więc czy to jest tempo, czy to jest rytm, czy to jest dosiad, czy to są zakręty, czy to jest trzymanie wodzy nawet. To jest cała masa wysiłku i wymaga bardzo wielkiej podzielności uwagi. Właśnie tą podzielność uwagi trzeba wytrenować tak na samym początku, a potem to już z górki. Rywalizacja potrwa do jutra, 22 lipca. Wszyscy uczestnicy otrzymają puchary, a na najlepszych czekają nagrody pieniężne. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio 5.